Krakowy. I wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie wykorzystać ten chór i zrobić właśnie Carminę, Buranę, dokładnie O Fortuna, tą część na taką, w takim stylu heavy metalowo-rockowym. No i to miało być, zrobiliśmy to po prostu dlatego, że jeszcze nikt w Polsce tego nie zrobił. Chcieliśmy być pierwsi i żeby było fajnie. No. Czy to ma oznaczać, że wy często chodzacie na koncerty chórów kameralnych? No może często nie, ale czasami się zdarza. Czasami się zdarza. A jak to wyglądało technicznie? To mnie interesuje. Przede wszystkim był wiesz, jakiś koncept, to znaczy ten chór miał występować w określonych miejscach, w określonych piosenkach. I nie chcieliśmy robić całej płyty w ten sposób, ale takie wybrane jakieś fragmenty w utworach. Kilka koncepcji nam upadło w momencie nagrywania, bo okazało się, że to nie jest tak, jak powinno być. No wiesz, a nagrywaliśmy to w warunkach takich no, niezbyt, powiedzmy, no, zadowalających. I wiesz, był jakiś tam pewien motyw, jakiś gitarowy. Migdał trochę się zajął też z chórmistrzem w rozpisaniu wszystkich, wiesz, głosów. No i tak kombinowaliśmy, żeby to jakoś, żeby nie zatracić tej charakterystyki metalowej, a wzbogacić to znowu o te dźwięki, ale mając takie przekonanie, żeby to wypośrodkować, żeby to nie było, nie przeważała jedna z tych stron. Mieliśmy też jeden problem związany z naszym producentem, realizatorem, który kiedy się dowiedział, że będziemy w ogóle nagrywać chór i przygotowywaliśmy podkłady na przykład do O Fortuny, gdzie tak naprawdę muzycznie, instrumentalnie tam jest bardzo prosto, nic się nie dzieje. Chór robi wszystko. I w momencie, kiedy nagraliśmy te podkłady, to Piotr mówi: słuchajcie panowie, ale to jest w ogóle nie do przyjęcia, tu się nic nie dzieje, tu jest nuda. Ja mówię: stary, poczekaj, przyjdzie chór. Przyszedł chór, no i facet jak usłyszał, jak to wszystko się zgadza, to mówi: bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czyli to nie było jakieś wyjątkowo karkołomne przedsięwzięcie? Nie, karkołomne może nie, ale doświadczenie dla tych ludzi, którzy nas realizowali, dla nas samych było bardzo poważne, bo nikt jeszcze nie robił nagrań chóru i zespołu metalowego, gdzie wiadomo, jest dużo harkotów, w ogóle dużym pasmem się gra i do tego jeszcze trzeba wpasować chór gdzieś tam w międzyczasie. Także doświadczenie było przednie i wszyscy chyba się na tym dużo nauczyli. Zwłaszcza, jeszcze czy mogę dodać? Oczywiście nie. Wykonaliśmy utwór O Fortuna jako piersi w takiej wersji metalowej, a po nas, nie sądzę, żeby na wzór, ale taki zespół Therion z Niemiec również wykonał utwór dwa lata czy półtora roku później. Czyli byliście prekursorami. Niekoniecznie może to miało na nich wpływ, ale mamy tą świadomość chociaż osobistą. Że byliście pierwsi. No teraz będzie Metallica, sami wybraliście. Ja. Także proszę bardzo.